Kościoła. Są dwa rodzaje ludzi. Tylko dwa rodzaje ludzi chodzą po tym świecie. Dwa rodzaje ludzi. Pierwszy to jest nienarodzony z Ducha Bożego człowiek, który chodzi za rękę z diabłem. Od urodzenia, przyjaciele, chodzimy za rękę z diabłem. Musi nastąpić moment w życiu człowieka. Musi nastąpić moment w życiu człowieka, kiedy spotka się z żywym Bogiem. Kiedy pojedna się z Twórcą Wszechświata, z Panem Panów, Królem, Królów, jedynym żywym Bogiem. Przyjaciele, jedynym żywym Bogiem, który 2000 lat temu przyszedł do tego upadłego gatunku, jakim jest człowiek, zdeprawowanego do szwigu kości, obrzydliwie sprawiedliwego, obrzydliwie sprawiedliwego. Mówię to z pełną świadomością, ponieważ nasza ludzka sprawiedliwość to jest obrzydliwość w oczach Boga. Nie jesteśmy w stanie doczłapać się do nieba. Nie jesteśmy w stanie. Musimy pojednać się z żywym Bogiem. Dzisiaj jest ten czas. Dzisiaj jest czas, kiedy możesz pojednać się z żywym Bogiem. Ja to zrobiłem. I teraz ci powiem, przyjacielu, ja należę do drugiej grupy ludzi, do dzieci Bożych. Nie jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem. To jest kłamstwo. Nie ma takiego czegoś. Nie ma takiej opcji, że wszyscy ludzie to są dzieci Boże. To jest bzdura. Jezus mówił, jesteście dziećmi diabła. Wy, którzy czynicie bezprawie. Dlatego ja przyjdę. Umrę zamiast Ciebie, dam się przybić do krzyża, dam się zmasakrować, ponieważ tak bardzo Cię umiłowałem, tak bardzo mi Ciebie szkoda, że przybiję się do krzyża i oddam życie, wchłonę wszelką chorobę, wchłonę wszelką patologię. I wiecie co? On zrobił to dla mnie, on wchłonął moją patologię. Jestem dzisiaj wolnym człowiekiem, przez agwagą stoi na ulicach Warszawy i głoszę Ewangelię. Tą prostą, dobrą nowinę. Prostą, dobrą nowinę, że nie jesteś w stanie zasłużyć na niebo. Nie jesteś w stanie, albowiem wszyscy zgrzeszyliście. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Ale wiesz co, przyjacielu, ja mam chwałę Bożą. Wiesz gdzie? W środku. We mnie mieszka Duch Boga żywego, ponieważ upadłem na kolana. Powiedziałem, Jezu, ja jestem w stanie nic powiedz do tego, co Ty zrobisz dla mnie. Ja chcę Ciebie poznać. I wiecie co? On przyszedł do mnie, ponieważ on pokornym, uniżonym, złamanym, ze szczerym sercem daje łaskę. Łaskę. Łaska to nie zasłużona przychylność Boga człowieka, przyjacielu. To jest dar z nieba. Nie olewaj tego! Nie olewaj daru z nieba! Syn Boży umarł zamiast Ciebie! Jak możesz olewać dar z nieba? Człowieku! Dwa! Twoja sprawiedliwość jest jak sprowadzone ubranie! Twoja świętość to jest coś, co obrzydza Boga! Dlatego jeżeli nie przyjmiesz dzisiaj świętości z nieba, która jest darem, Bóg uniżył się dla Ciebie, uniżył się dla mnie, wiesz, ja to załapałem! Ja załapałem! Jezus to nie religia! Religia to gówno! Religia to kłamstwo! Kłamstwo! Każda religia to kłamstwo! Wszystkie izmy to kłamstwo! Prawda jest w Jezusie Chrystusie! To jest osoba, która bardzo Cię kocha! Która bardzo Cię kocha! Wiesz, to jest dobry Bóg dla mnie! Dla Ciebie, jeżeli nie jesteś Jego dzieckiem! To jest śmiertelnie niebezpieczny Bóg i kiedyś osądzi Twoje życie! A wiesz, mojego życia nie osądzi! Moje życie zostało osądzone w Jezusie Chrystusie! Zastanów się nad tym! Zastanów się nad tym! Człowieku, szukaj Boga! Szukaj Boga całym sercem! A On przyjdzie do Ciebie! Przyszedł do mnie! Uwolnił mnie! Jestem dzisiaj szczęśliwym, spokojnym! Przede wszystkim usprawiedliwionym w Jezusie Chrystusie człowiekiem, który nigdy nie umrze! Nigdy nie umrę! Nigdy nie umrę! Będę żył z moim Ojcem! Wiesz, kiedyś Jezus powiedział do swoich uczniów, jak wstępował do nieba, wracał do nieba i mówił, tak, jak widzicie mnie, jak wstąpił do nieba, tak kiedyś wrócę. Przyjacielu, Jezus może wrócić w każdym chwili. Ten potężny Syn Boży i wszelkie kolano się zegnie i złamie. Przyjdzie taki dzień. Dzisiaj jestem głosem z nieba do Twojego życia. Nie lekceważ tego! Albo zlekceważ! Jak zlekceważysz, to Ci stary współczuję! Ale masz pozamiatane! Oddaj dzisiaj życie swojemu Stwórcy, który Cię tak bardzo umiłował, że Syna swojego poświęcił!
poświęcił, dał się zmasakrować. Dał się zmasakrować dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie, jeżeli to olejesz. To kiedyś spojrzysz Bogu, potężnemu Bogu w twarz i powiesz, on Ciebie zapyta, co zrobiłeś z moim synem. Zastanów się, co wtedy powiesz. Bóg jest osobą.